Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest Paweł Rakowski, raport z Izraela, kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa. Szabat Zapraszam. Tak, zapraszam tradycyjnie do tego, żeby kliknąć przycisk łapę w górę. To na pewno sprawi, że materiał się szerzej rozniesie. Zapraszam też nowych słuchaczy do subskrypcji. Dzisiaj o kolejny dzień sytuacja w Izraelu. Wydaje się, że ten konflikt rozlewa się powoli po regionie. Może konflikt, coraz więcej partnerów zagranicznych i obserwatorów nie tylko. Irak, Syria, w tym wszystkim też Amerykanie. Pawle? No tak, widzimy jak działa system franczyzny. To znaczy oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że już od w sumie 20 lat, kiedy to wiele państw bliskowschodnich dość mocno podupadło albo wręcz upadło, pewne przestrzenie zostały zagospodarowane przez organizacje islamskie, które były powiązane i dalej są powiązane z Teheranem. To jest akurat, to powoduje to, że obecny konflikt w Gazie pokazuje, że nie mogę powiedzieć, że on eskaluje, ale to, że Iran pokazał w ciągu ostatnich 48 godzin to, że są możliwości ku temu, żeby on eskalował, żeby ta wojna stała się regionalna. Przede wszystkim chodzi o to, że amerykańskie posterunki zarówno w Syrii, jak i też w Iraku zostały zaatakowane symbolicznie dronami czy też rakietami. Około 7 rakiet poleciało na 3-4 posterunki amerykańskie w tych dwóch krajach. Nie jest to nic nadzwyczajnego, takie incydenty się zdarzały wcześniej, tylko że też trzeba wziąć pod uwagę na pewien związek przyczynowo-skutkowy, to znaczy te ostrzały były na kilka godzin przed exposé prezydenta Bidena. No i też dzisiaj jest piątek, a wczoraj był czwartek, a jak jest piątek, to w świecie muzułmańskim jest dzień wolny, dzień, kiedy to mężczyźni idą do meczetu, a w związku z tym, że islam to jest nie tylko religia, to jest polityka, to jest życie społeczne i tak dalej, wszystko w jednym. Tak więc no, tematem przewodnim dzisiejszych nauk z meczetu, no oczywiście była kwestia Strefy Gazy, kwestia ofiar palestyńskich, bo to najbardziej elektryzuje świat muzułmański i świat arabski. Natomiast co do tych incydentów. Incydenty, które miały miejsce w Iraku i w Syrii, były wykonane przez proirańskie milicje, które zagospodarowały się w tych krajach i bezpośrednio Teheran nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności, no bo tak ten sprytnie układ wygląda. Natomiast wiadomo, że one są bezpośrednio podporządkowane, finansowane i wykonują pośrednią bądź bezpośrednią wolę ajatollahów. Istotne jest też to, że wczoraj dwie albo trzy rakiety zostały wystrzelone z Jemenu. Amerykański okręt w okolicach Adenu gdzieś te rakiety przechwycił i zneutralizował, natomiast zarówno Amerykanie, jak i też Izraelczycy potwierdzają, że te rakiety domniemanie miały lecieć do Izraela, znaczy na Izrael. I to już jest, to pokazuje to, że może nam dołączyć się kolejny aktor, nie tylko jako organizacja terrorystyczna, czyli rebelianci Huti, którzy no, kontrolują dużą część Jemenu, ale też co zrobi Arabia Saudyjska, kiedy to nad jej głowami będą latały pociski lecące do Izraela. To jest bardzo ważny temat i bardzo ważna sprawa. Ponieważ oczywiście Arabia Saudyjska nie zamierza kontynuować wojny w Jemenie w żaden sposób. I dla nich jest to priorytet, żeby tak właśnie wyciszyć ten konflikt. Natomiast no, tutaj sytuacja będzie trochę bezwarunkowa. Takie pokazy, to istotne jest to, że to jest wszystko takie pokazowe, to znaczy wczoraj też w mediach społecznościowych pokazały się zdjęcia rakiet balistycznych, które gdzieś z irańskiej stolicy przemieszczały się na południe, no też bardzo ważne, na południe od stolicy, od Teheranu, no to oczywiście jest taki ważny sygnał, to znaczy no Irańczycy pokazują coś, tak, że akurat działają, że akurat są też aktywni, ale robią wszystko, żeby o tym było widać i słychać. To jest z reguły Iran, jak i też w ogóle organizacje szyickie, to było maksimum
dyskrecji, maksimum tajności, maksimum tego cienia, a dość takie bolesne działanie. Tutaj akurat mamy takie jakby prezentacje tego wszystkiego, co się dzieje. Wczoraj też niemalże przy blaskach fleszy z Bagdadu wyjechały autokary z działaczami, czy też bojówkarzami proirańskich milicji, które już dzisiaj protestują na jednym z przejść granicznych pomiędzy Irakiem i Jordanią. Tam się domagają, żeby władze królewskie wpuściły tych ludzi, żeby po prostu jakoś dojechały do Izraela, czy też na granicę z Izraelem. No to jest wszystko spektakl, ale ważny, ciekawy na pewno. Warte do odnotowania to, że jednak ten scenariusz, o którym często media, nawet i izraelskie, uczciwie przyznawały, to akurat trzeba tutaj jak najbardziej oddać izraelskim mediom to, że nie zawsze ten izraelski establishment wojskowy jest tak jakby no, trochę taką mitologią. Tutaj akurat uczciwie media izraelskie od lat pokazywały, że jeżeli dojdzie do kolejnego konfliktu, to on będzie szeroki, to znaczy to, że akurat będzie uwzględniał wiele różnych frontów, wręcz nieskończoną ilość frontów, no i też to, że po prostu będzie to zaangażowanie ponadregionalne w związku z tym, że akurat właśnie tutaj Iran tymi sznurkami dyryguje. To jest coś, co akurat tam się teraz pojawia, ponieważ na całym Bliskim Wschodzie praktycznie dochodzi do demonstracji no wedle stałego schematu, to znaczy mężczyźni wychodzą z meczetu, przypominam w islamie, w sumie w judaizmie jest tak samo, że mężczyźni chodzą do meczetu czy też do synagogi, kobiety nie muszą do meczetu chodzić ani do synagogi, ich miejsce jest w domu. Ci mężczyźni później idą, protestują, skandują hasła, oczywiście propalestyńskie, nigdy nie poruszające na przykład tematów wrażliwych dla egipskiej czy jordańskiej rzeczywistości. Tego się zawsze władza najbardziej boi w takich sytuacjach. No, nie mamy tutaj już wielkich starć ani też jakichś zamieszek. Po prostu jest to taki kolejny punkt, w którym to ulica arabska pokazuje swoje wsparcie dla Palestyńczyków. Odnośnie tego wsparcia ciekawie mówił jeden z przywódców Hamasu, Khaled Mashal, dla telewizji Al Arabiya. To znaczy tam Khaled Mashal, tak samo jak Ismail Haniya, rezyduje w Katarze, czyli jest daleko od wszelkich bomb i różnych możliwości. Z swojego czasu, bodajże w 1997 roku, za pierwszej kadencji Benjamina Netanyahu, Khaled Mashal znalazł się na celowniku Mossadu, ale operacja została po prostu wykonana nieprawidłowo i Mashal przeżył. Mossad i Netanyahu się skompromitowali. A ten Khaled Mashal, tak właśnie poza oczywiście oczywistymi dyrdymałami, które musi mówić w takich okolicznościach, to jest jednak tutaj trzeba zawsze pamiętać o tym, że komunikat idący ze świata arabskiego, czy też irańskiego w sumie, do świata zachodu, a do świata blisko wschodniego jest z reguły zawsze inny. No i tutaj Mashal oczywiście tutaj kręcił, ale no niejako uczciwie przyznał, że no nie ma na co liczyć, jeśli chodzi o pomoc bezpośrednio, czy to Iranu, czy to Hezbollahu, że ta pomoc, która w chwili obecnej jest, no jest, oni są wdzięczni za to, ale też no, nie mają presji, też nie mają wielkich oczekiwań wobec tego, żeby tutaj Iran, jak i też Hezbollah bardziej gwałtownie zareagowali. Inny komunikat wyszedł ze Strefy Gazy, to znaczy tutaj oczywiście jest różnica pomiędzy słonecznym Katarem a bombardowaną Gazą i tutaj komunikat z biura prasowego Izzeddin Al-Qassam, czyli tego skrzydła bojowego, no wyszedł taki, żeby właśnie ten Hezbollah i ten Iran no, bezpośrednio pomogli Hamasowi w Gazie, no bo mamy taką sytuację, że Izrael w dalszym ciągu bombarduje, rozgłasza wszemi wobec odnośnie tego, że ofensywa nastąpi. No wiadomo, że na pewno, jak wczoraj pojawiły się te doniesienia, to wiadomo, że w piątek na pewno na nie mogłaby dojść, no bo protesty są tak właściwie w całym świecie islamu również, tak? W Indonezji też, czy w Malezji i
i w krajach afrykańskich również. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że chociaż oficjalnie też Biały Dom mówi, że wspiera Izrael, to jednak wizyta prezydenta, znaczy wizyta kanclerza Scholza, jak i też premiera Sunaka, który po wylocie z Tel Awiwu poleciał do Arabii Saudyjskiej i spotkał się z Mohammedem bin Salmanem, no jednak nie pozostawia złudzeń. Europa raczej nie chce, albo na pewno nie chce, żeby Izrael robił ofensywę. Jest to spowodowane nie tylko troską o palestyńskich cywili, a przede wszystkim to, że kwestia palestyńska, tak jak na Bliskim Wschodzie, jest ona wykorzystywana do tego, żeby wyrazić swój gniew, jakąś taką ekscytację, demonstrację. To z reguły jest bardzo groźne dla niedemokratycznych systemów panujących na Bliskim Wschodzie, tak jeśli chodzi o Europę, to jest dewastujące wręcz, ponieważ środowiska muzułmańskie, jak i też skrajnej lewicy sympatyzujące ze sprawą palestyńską z reguły, no wszczynają awantury, zamieszki, bójki, no i też oczywiście zamachy terrorystyczne są niewykluczone, ponieważ w dużej mierze państwa europejskie poparły Izrael, no ale te środowiska muzułmańskie, które mieszkają albo przynajmniej rezydują w Europie, no są skrajnie antyizraelskie. Tak więc to jest pewien dysonans, z którym trzeba się liczyć i który trzeba uwzględniać. Natomiast odnośnie tutaj jeszcze kwestii ofensywy albo domniemanej ofensywy, tak jak już mówiłem wcześniej, chyba jest rozpatrywana trzecia opcja. Nie wiadomo za bardzo, o co chodzi z tą trzecią opcją. Na chwilę obecną wydaje się, że działania izraelskich służb specjalnych, być może nawet przy pomocy amerykańskich służb specjalnych w samej Strefie Gazy, mające na celu uwolnienie około 200 zakładników, no jest na chwilę obecną niewyobrażalne, ale też nie wiemy, jakimi informacjami, jakimi danymi wywiadowczymi, jakimi możliwościami i jak na to patrzą zawodowcy i fachowcy, którzy mieliby podjąć jakąkolwiek decyzję. Natomiast istotne jest to, że jest bardzo duża presja, z którą Izrael się po prostu musi liczyć. Pomimo tego, że ma wsparcie Ameryki, to przynajmniej do jutra, czyli do soboty, Izrael jest w takim troszeczkę klinczu politycznym, to znaczy nieudana wizyta Bidena, czy wizyta Bidena, która się nie odbyła w Ammanie, powoduje to, że na chwilę obecną Amerykanie, jak i też generalnie Zachód jest uważany za te ogniwa wspierające Izrael. Natomiast świat arabski no, uważa, że akurat właśnie to jest tak jakby wojna Izraela i z Izraelem i z Ameryką. To jest coś, czego Ameryka musi unikać. Nawet wczoraj przezornie wyszedł komunikat ze strony irańskiego sztabu generalnego, żeby blokować pomoc dla Izraela idącą z baz amerykańskich stacjonujących na Bliskim Wschodzie, czyli i w Egipcie, Amerykańcy i w Egipcie, i w Jordanii, i w Katarze, i w wielu innych miejscach. No to wiadomo, że logistycznie byłoby to najprościej przeprowadzić, żeby akurat stamtąd poszła ta pomoc dla Izraela. No to jest kolejne takie dolewanie oliwy do ognia. Natomiast jutro w Kairze ma się odbyć posiedzenie polityków i przywódców niektórych krajów arabskich, takich jak Bahrajn. Bahrajn jest szczególnie tutaj zagrożony. W Bahrajnie już od kilku dni trwają wielkie protesty propalestyńskie, ale widzimy, że akurat ta propalestyńskość, szczególnie na Bliskim Wschodzie, jest powiązana z proirańskością troszeczkę, a Bahrajn ma potężne problemy z tym, żeby się znowu nie wywrócić i żeby znowu tutaj, no Bahrajn jest na takim bardzo delikatnej, ma bardzo, bardzo, bardzo trudną sytuację wewnętrzną, jak i też to, że akurat on bardzo łatwo się może przekręcić to, że stać się kolejną prowincją Iranu. Do tego Arabia Saudyjska nie może dopuścić. Już zresztą była interwencja w 2011 roku, żeby akurat ratować tron rodziny Khalifa. Natomiast w Kairze oczywiście będzie też Mahmud Abbas, czyli prezydent autonomii palestyńskiej. Człowiek, który w sposób magiczny się przywrócił tak właśnie jakiekolwiek znaczenie dla swojej instytucji, dla swojej osoby poprzez ten konflikt. Jemu też zależy na tym, żeby ten konflikt
nie eskalował dalej, a nawet może mieć z niego polityczne korzyści w przyszłości. Ta konferencja w Kairze też ma być z politykami europejskimi. Niższego szczebla, ale na dobry początek jest to jakiś pozytywny sygnał. Znaczy, oczywiście pytanie, czy Izrael nie zignoruje tego w jakiejś tam możliwości w ciągu najbliższych kilku dni, no ale to jest kolejne takie dobre alibi dla Benjamina Netanyahu, ponieważ Benjamin Netanyahu szuka różnych alibi, czy to z polityki wewnętrznej, czy międzynarodowej, do tego, żeby do tej inwazji nie doprowadzić, no bo ona jest tak właściwie nieszczęściem, a coraz więcej jest presji ze strony rodzin ludzi porwanych przez Hamas. No i z tym trzeba się liczyć, że jest świadomość tego, że operacja wojskowa, inwazja na Strefę Gazy, no, może doprowadzić do tego, że część albo i większość zakładników zostanie zamordowana albo zginie po prostu w przypadku działań wojennych. Jeśli chodzi o działania wojenne, no to tutaj cały czas musimy patrzeć na granicę izraelsko-libańską. To znaczy, media interesują się Gazą, chociaż tutaj nie ma jakichś wielkich operacji wojskowych. Ostrzał rakietowy też troszeczkę już wyluzował, on się pojawia, ale już tak jakby Hamas albo już te możliwości ma dość mocno przetrzebione, albo już wyeksploatowane, albo jedno i drugie, albo czeka na kolejną część potencjalnego konfliktu, jaką by była właśnie ta izraelska ofensywa. Natomiast na granicy izraelsko-libańskiej cały czas wrze. Już nie tylko Arabia Saudyjska, ale też i Stany Zjednoczone, i Belgia, i Wielka Brytania ogłosiły, żeby obywatele tych krajów uciekali, może nie uciekali, ale no, wyjechali z Libanu i to wręcz bezzwłocznie. To są bardzo złowrogie sygnały. Od 2 dni mamy taką sytuację, że zarówno Hezbollah, jak i też Palestyńczycy w Libanie robią demonstracje pro. Znaczy może nie wojenne, ale propalestyńskie, tak? Ja tylko przypomnę, że sprawa palestyńska w Libanie się nie cieszy żadną popularnością, tą realną popularnością. Wynika to chociażby z tego, że Palestyńczycy no, zrujnowali Liban w latach 70. i 80. Mówi się często o wojnie domowej. Często się do tego nakłada jeszcze jakiś konflikt, rzekomy konflikt pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami w Libanie, ale tego konfliktu nie było. To była, przynajmniej w pierwszym etapie wojny, to była wojna pomiędzy milicją chrześcijańską a organizacją wyzwolenia Palestyny. To był początek tej wojny, którą później możemy nazywać wojną domową. No i Libańczycy o tym doskonale wiedzą i są dość mocno sceptyczni wobec kwestii palestyńskiej z reguły, no ale działania wojenne są prowadzone. Hezbollah tak właściwie już w ciągu całego tego trwania tej wojny, w sumie na tym odcinku. Oczywiście zakres działań już był taką linią całości tej granicy. W dalszym ciągu dochodzi do wymiany ognia i też przede wszystkim chodzi o obiekty wojskowe póki co. Hezbollah atakuje obiekty wojskowe armii izraelskiej albo izraelską piechotę. Izrael odpowiada. Natomiast to, że coś się tutaj dzieje nie do końca pozytywnego, to świadczy też, widzimy po izraelskiej stronie płotu granicznego. Izrael zapowiedział ewakuację 25-tysięcznego miasta Kiryat Szmona, które kiedyś w dawnych czasach, to było w wojnie 2006 roku, ponad 1000 rakiet z Libanu uderzyło to miasto. Ewakuacja tych ludzi, no to już jest ważny sygnał, bardzo ważny sygnał i nawet mogę tak zauważyć, że przynajmniej dzisiejsze inicjujące działania zbrojne, tą wymianę ognia, przynajmniej dzisiaj, które Izrael zainicjował, no to też miało być pokazanie tego, że Izrael tutaj nie wycofuje Kiryat Szmona, tego miasta, z jakiegoś strachu czy paniki, tylko jako kwestia pragmatyczna. Chociaż inaczej też trzeba tutaj popatrzeć na to, że Izrael, że znaczy to nie jest pierwsze miasto, które będzie ewakuowane przez Izrael. Izrael będzie o poszabacie ewakuował miasto Ashkelon. 150-tysięczne miasto położone około 40 kilometrów od rogatek aglomeracji Tel Awiw. No, to już jest poważne wyzwanie i też poważny sygnał, zarówno do tego, że być może jednak dojdzie tej ofensywy lądowej,
to, że jednak Hamas ma możliwości na to, żeby w przypadku tej ofensywy lądowej zrównać ziemię albo mocno uszkodzić to miasto. No i to też jest taki pokaz, znaczy strona izraelska tak właśnie mówi, że to jest tylko i wyłącznie pragmatyzm, żeby redukować możliwe ofiary cywilne, no ale wcześniej takiej sytuacji nie było. Inna sprawa jeszcze jest też taka, która może powstrzymywać Benjamina Netanyahu od tego, żeby uderzyć na Strefę Gazy, jest kwestia symbolu. Ona jest niezwykle ważna, ponieważ my w Europie nie za bardzo rozumiemy świat bliskowschodni, który ma swoją logikę, ma swoją dynamikę, ma swoją jakąś, nazwijmy to, zawiścistość społeczno-kulturową, no i też to, że Izrael, tak właściwie, jeśli chodzi o percepcję świata arabskiego, w chwili obecnej jest bardzo słaby. Izrael już zniszczył pomnik Kasema Sulejmaniego, irańskiego generała na granicy, który stał na granicy izraelsko-libańskiej, po stronie libańskiej. No i też tutaj spotkałem się z taką teorią ciekawą, że Izrael chciałby uniknąć jakiegoś heroicznego i innego, jakiejś kopii Azowstalu, który miałby się pojawić w Strefie Gazy. To znaczy, Palestyńczycy wojując z Izraelem w sumie od 80 lat, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, no nie mieli swojego Westerplatte, no bo ta walka nie wychodziła za bardzo, nie była zbytnio ani zorganizowana, ani też zdeterminowana, ani też sensowna. Teraz mamy taką sytuację, że rzeczywiście Hamas może być przygotowany na kilku miejscach, do które Izrael na pewno będzie musiał zająć, żeby kontrolować strategicznie teren Strefy Gazy. I to by doszło tak właśnie do kolejnego etapu, to znaczy to, żebyśmy znowu przed telewizorami czy na mediach społecznościowych oglądali heroiczną walkę Hamasu z armią izraelską. Jeszcze do tego jest 2,5 miliona uchodźców na plecach. Oczywiście Hamas się nie liczy z tymi uchodźcami. Oczywiście każdy z tych mieszkańców tej Gazy może mieć nóż, granat oraz też karabin, który wykorzysta, jeżeli tam gdzieś tam się zobaczy żołnierzy izraelskich. Natomiast tak tworzenie takiego mitu Hamasu, tak właściwie, który zostanie później na długo, albo tak właściwie już na zawsze, patrząc na realia bliskowschodnie, no jest kolejną katastrofą wizerunkową i symboliczną i polityczną dla Izraela. Dlatego na chwilę obecną ważne jest to, że konflikt ma troszeczkę taki charakter ogólnoregionalny i on chyba tak już będzie wyglądał przez najbliższe kilka tygodni, kilka miesięcy nawet. Natomiast jeśli chodzi o tą podstawową sprawę, to kwestia Strefy Gazy jeszcze się waży. I to jest w ogóle taka pomijając już absurd tej wojny, to ona jest bardzo dziwna, ta wojna. To znaczy, zarówno Irańczycy mówią, co będą robić, a z reguły nigdy nie mówili, co będą robić, tylko robili. Izraelczycy też pozbawiają się całkowicie jakiegoś z elementu zaskoczenia. Palestyńczycy też mają tak jakby odkryte karty. To jest innowacyjne. Tego wcześniej nie było. No a w dalszym ciągu możemy liczyć na to, że jeżeli dojdzie do ofensywy na Strefę Gazy, to może dojść do szerszej eskalacji regionalnej. Nie mówię o tym, że akurat to będzie od razu otwarcie drugiego frontu, ale już tak właśnie te działania, które są prowadzone, już można nazwać drugim frontem, to po pierwsze, a po drugie, one będą bardzo kosztowne politycznie, wizerunkowo, no i też na przyszłość będą wykorzystywane jako coś, co będzie kompromitowało państwo Izrael. Bardzo dziękuję za komentarz, Paweł Rakowski. Po drugiej stronie Państwu dziękuję za odsłuchanie i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.